O tym, jak wybrać dobry i tani proszek do prania, można napisać książkę. Jedni wolą niemiecki, inni ten z Lidla. Dla części pranie tylko w proszku z Biedronki się liczy. A inni szukają okazji i je znajdują. Wiecie jak? Zaraz wam to pokażę. Witam w koszyku Bagińskiego. Ja jestem Bagiński, a to jest koszyk. Co dziś do niego wrzucimy? Proszki do prania. Każdy, kto robi zakupy, wie, że proszek do prania jest w domowym budżecie wydatkiem sporym. A najlepiej wiedzą to osoby, które mają dzieci. U nas w rodzinie jest nas trójka. Żona, nasz synek i ja. Mały brudzi ciuchy w tempie ekspresowym, więc prania jest sporo. Testowaliśmy różne proszki, wybraliśmy naszym zdaniem najskuteczniejszy i się go trzymamy. Okay. Nazwijmy go proszkiem ze średniej półki. Nie jest z grupy budżetowych, ale nie jest też najdroższy. Niestety w ostatnich czasach proszki do prania bardzo mocno podrożały. Na dodatek występują w tylu rodzajach opakowań, że może od tego rozboleć głowa. To są promocje. Ten proszek pierwotnie kosztował 73 zł, a teraz 46,99. Najważniejsza jest ta cena. Za kilogram. Wtedy możemy sobie dokładnie wyliczyć, dokładnie sprawdzić, ile nasz proszek kosztuje. Przede wszystkim mamy bardzo różne wagi tych proszków. Ile ten ma wagi? Teoretycznie starcza na 36 prań, a jest go 1980 gramów. Nie można by było zrobić 2 kilo. Najwidoczniej nie można by było, bo ten musi starczyć na 36 prań. Tak to jakoś dziwnie zostało obliczone. Weźmy inny proszek. Tego jest. Proszę, 1650 gramów. Nie można by było zrobić 1,5 kilo albo 2 kilo? No nie. Wtedy za łatwo by się było w tym połapać. Ten starczy teoretycznie na prań 30. Nieraz zdarzało mi się spędzić przy regale z proszkami długie minuty, porównując ceny. Ale zapewniam, że warto. Na jednym zakupie można oszczędzić kilka, a nawet kilkanaście złotych. Nie powiem wam, jaki proszek kupić, ale jak za niego nie przepłacić. Po pierwsze, zawsze patrzymy na cenę za kilogram. Od jakiegoś czasu nie musimy sami tego liczyć, taka cena musi być na etykiecie, na cenówce. I co widzimy? Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż mamy proszek o wadze 1,925 kg, który kosztuje, uwaga, 24,21 za kilogram. Jest to opakowanie duże. Piętro wyżej mamy opakowanie mniejsze, które waży 1,1 kg, kosztuje 19,9 i uwaga, tylko 17 groszy za kilogram. Czyli mamy paradoks. Bardziej opłaca się kupić mniejsze, a nie większe. What? 3 kilo. Równe 3 kilo proszku. To się naprawdę rzadko zdarza. Oczywiście, najdroższe są opakowania małe. Im mniejsze, tym cena za kilo jest wyższa i jest to zrozumiałe. Takie opakowanie kosztuje. Kosztuje też jego transport, wystawienie na półce, wszystko. Jest jedno ale. Promocje. I są to promocje, na które warto polować. Sam pisałem o przypadku proszku, który w małym opakowaniu promocyjnym kosztował 17 zł za kilo, a w dużym, które teoretycznie powinno być tańsze, kosztował 28 zł za kilo. O, to tak jakby mała kola w półlitrowej butelce kosztowała 3 zł, a duża w 1,5-litrowej złotych 15. Absurd? Jasne, że absurd. Ale tak właśnie działają promocje. Tutaj mamy kolejny pięknie przeceniony proszek. Uwaga, uwaga, 2,52 kg. Nie można by było zrobić 2,5 kg? Nie. Ale przecena z 70 na 38,99 zł. Na takie promocje naprawdę bardzo warto polować. Okay. Bo proszki do prania to jest naprawdę droga sprawa. My ostatnio zaczęliśmy też się przekonywać do kapsułek do prania. To po prostu płyn do prania z jakimiś innymi rzeczami w środku, zamknięty w rozpuszczalnej osłonce.
W naszym przypadku działa to całkiem nieźle, czyli dobrze pierze, jest też całkiem wygodne. No i najważniejsze, nie kosztuje fortuny. Jak to sprawdzić? Jak nie przepłacić za pranie? Tu najlepiej patrzeć na coś, co producenci nazywają kosztem prania. Taką informację można znaleźć na proszkach, ale konia z rzędem temu, kto sypie zawsze identyczną co do grama ilość proszku. A w przypadku kapsułek koszt prania podany jest precyzyjnie, bo wrzuca się całą kapsułkę. No, czasami może nawet dwie. Ta kapsułka kosztuje 2,19. Tutaj kapsułka kosztuje już, zobaczmy, bo ja się pogubiłem, 1,50 zł. To jest całkiem duża różnica. A ta 2,64 zł. Te są o 1,39 zł. Całkiem niezła oferta. 1,42 zł. Tanie kapsułki do prania. 1,21 zł. A tu nawet 92 grosze. 1,13 zł. 1,21 zł. Tutaj mamy precyzyjnie podany koszt jednego prania. O, złotówkę. Kilka miesięcy temu mierzyłem, ile prądu pobiera pralka podczas kilku prań. Standardowych, bez gotowania, w niskiej temperaturze. Na jedno potrzebowała od 0,4 do 0,6 kWh. W przeliczeniu na pieniądze daje to 40 do 55 groszy. Pranie w wyższej temperaturze, dłuższe, może kosztować dwa razy więcej. Warto więc wydać kilka czy kilkanaście groszy więcej na proszek, a i tak jesteśmy do przodu na kosztach prądu. Moim zdaniem na wybór odpowiedniego proszku do prania warto poświęcić czas. Tu naprawdę łatwo przepłacić, nieco trudniej oszczędzić, ale przeszukanie półek w sklepie, sprawdzenie cen, pilnowanie ofert i promocji daje naprawdę wymierny efekt. To nie jest wielki wysiłek, a jak się człowiek postara, to może zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca. Rzecz jasna, nie powiem Wam, jaki proszek kupować. Każdy ma swoje preferencje, doświadczenia, ale podpowiem, że niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów robił wielki test proszków do prania i ma dokładne dane o skuteczności różnych marek oraz cenie pojedynczego prania. I wcale nie wyszło im na to, że najdroższe proszki są najlepsze, a najtańsze najgorsze. A skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku Koszyka Bagińskiego.